Polityka w południe. Robert Uchnia, kłaniam się Państwu raz jeszcze i witam naszego gościa, Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom RDC. Zatem tym razem nie łączymy się z Ciechanowem, żeby z Panem porozmawiać, tylko jest Pan u nas w Warszawie. Dlaczego Pan przyjechał do Warszawy? Tylko dla nas? Czy jeszcze nie powody? się cieszę. Warszawa, stolica Polski, Mazowsza, więc jest tu dużo interesów zawsze takich samorządowych, też do dogadania, załatwienia, także w administracji rządowej. No dobrze, porozmawiajmy o kilku sprawach. Czas na administrację rządową też w naszej rozmowie przyjdzie, ale chciałbym nawiązać do takich tragicznych wydarzeń, dramatycznych przynajmniej. Pan w poniedziałek wręczył nagrodę pieniężną i rzeczową, list gratulacyjny. 16-latkowi, który zapobiegł porwaniu 11-latka. To a ta druga część jest także... bardziej tragiczna. Ta pierwsza myślę, że przyjemna no i dla tego młodego chłopaka, i dla jego rodziców. No rzeczywiście, w poprzednim tygodniu mieliśmy taką sytuację w mieście, gdzie mieszkaniec Warszawy przypadkowo znalazł się w Ciechanowie i zaczepiał młodych ludzi, a jednego z chłopców. Przewrócił i próbował wciągnąć do auta, i wtedy inna osoba, 16-latek. Bardzo stanowczo zareagował, czym wystraszył tego sprawcę i zapobiegł porwaniu dziecka. Więc no, należało się docenić taki obywatelski gest, heroiczną, odważną postawę. Wszystko zakończyło się też dosyć dobrze, ponieważ sam sprawca został sprawnie, szybko ujęty przez policję, został tymczasowo aresztowany dobrze, ale tutaj dodam, że podinspektor Łukasz Jędrasik, czyli komendant Ciechanowskiej Policji, też brał udział w tej uroczystości. No i rzeczywiście szybko się udało wszystko od tej strony operacyjnej załatwić. No tylko zawsze jest pytanie o stan bezpieczeństwa. Czy to jest historia, która czegoś uczy? I czy coś pan będzie chciał przedsięwziąć, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Nie wiem. Większy monitoring, większa obecność policji na ulicach, co z tego będzie wynikało. Ciechanowie, w Ciechanowie każdego roku rozbudowujemy system monitoringu i w tym roku nowe kamery się pojawiły. W przyszłym roku też jest kolejny etap modernizacji monitoringu. Natomiast akurat ta sytuacja miała miejsce przy drodze krajowej, niedaleko wiaduktu, gdzie tak naprawdę wokół nie ma żadnych strategicznych miejsc, które należałoby objąć kamerą. Jeśli jeśli popatrzymy też na tego typu wydarzenia, to nigdy w mieście, wcześniej, do próby porwania dziecka nie doszło. Więc myślę, że tu mamy do czynienia z jakimś jakąś. Przypadkową, jednostkową sytuacją, która nie mówi o tym, że jest akurat w jakimś konkretnym miejscu niebezpiecznie. Jakby ja znam trochę więcej kulis tej sprawy i myślę, że na pewno tego rodzaju sytuacja się już nie powtórzy tak no bo zawsze takie wydarzenia to mieliśmy w Warszawie już historię z wypadkiem na trasie Łazienkowskiej i od razu może nie od razu bo nawet zarzutano że za późno ale prezydent Trzaskowski też zareagował no, bo takich sytuacji na drogach jest pełno w stolicy. Pewnie nie tylko w stolicy, ale zawsze tego typu wydarzenie, no to powoduje, że władze miasta, gminy, powiatu i tak dalej czują się zobligowane do jakiejś reakcji i pewnie chcą pokazać, tak wydarzyła się taka historia, chcemy tak a tak zareagować. To Pana opowieść na ten temat jest jaka? No, na pewno kwestia tego monitoringu jest tutaj istotna, tak żeby sprawnie szybko reagować, jego podglądu przez Straż Miejską, przez policję, ale tu wydaje się, że dzięki obywatelskiej postawie Zapobiegliśmy negatywnym wydarzeniom i na pewno ta kontynuacja takiej dobrej współpracy, komunikacji z policją, a pomiędzy Strażą Miejską jest tu istotna. W Warszawie trochę inna sytuacja, bo wiadomo, że tu mieliśmy do czynienia z no, piratem drogowym czy zabójcą drogowym, tak to należy ująć. W przypadku Ciechanowa tego rodzaju sytuacje się nigdy nie zdarzały. Mamy do oczywiście do czynienia z przekroczeniami prędkości w różnych obszarach, ale tu warto też podkreślić tą inicjatywę prezydenta Trzaskowskiego o tym, żeby fotoradary wróciły do miast, do samorządów, do straży. Te, które mierzą w odcinkach, bo na razie to może, mogą tylko podmioty związane z GDDDK. Oczywiście, czyli tak, administracja wprowadzać. państwowa w tym momencie jest odpowiedzialna za ustawianie fotoradarów w Polsce, także w naszych miastach. Samorządy nie mają takiego uprawnienia, straciły to uprawnienie w 2016 roku ja też jestem zwolennikiem tego, że gdyby samorządy mogły ustawiać fotoradary, to wówczas w wielu miejscach na pewno przyczyniłoby się to do zwiększenia bezpieczeństwa. Dzisiaj my możemy jako samorządy zaledwie wystawiać takie tablice informujące o tym, ile kierowca w danym momencie jedzie i gdzieś ta tablica go ostrzega, zwolnij, możesz otrzymać mandat z powodu zbyt szybkiej jazdy. No ale to jest zbyt mało. Wydaje się, że ten postulat powrotu fotoradarów do samorządów jest całkowicie e, zasadny. No to skoro jesteśmy na drogach, to porozmawiajmy o przedłużeniu Alei Unii Europejskiej w Ciechanowie. E, to będzie po prostu nowy odcinek. Ten nowy odcinek tej ulicy będzie wschodnią obwodnicą miasta, tak? Zgadza się. W 2019 roku zrealizowaliśmy ze środków unijnych, jako miasto. Pierwszy etap tej inwestycji powstała droga, która ma ponad 3,5 kilometra długości. Ze względu na to, że finansowaliśmy ją tak naprawdę w 90% funduszami unijnymi, to nazwaliśmy drogę Aleją Unii Europejskiej. No i teraz przedłużamy tą drogę od drogi krajowej, gdzie jakby się kończy, do dwóch dróg wojewódzkich. I jestem przekonany, że ta inwestycja, która teraz ma ponad 4 kilometry, ten drugi odcinek, razem ze ścieżkami rowerowymi już budujemy Tą, tą, tą drogę. Inwestycja w ostatnich dniach, jakby ruszyła, rozpoczęła się. 62 miliony zł to jest koszt całego projektu. Ona przyczyni się do wyprowadzenia samochodów z centrum miasta, a więc też będzie bezpieczniej. Będzie ten ruch uspokojony, będzie mniej samochodów, mniej samochodów ciężarowych przede wszystkim. I, i, i w 2026 roku, we wrześniu, jest planowane Otwarcie tego nowego odcinka. 4 kilometry to ma być. A trzeba robić etapami. Dlaczego? No bo to jest wszystko bardzo drogie. W tym momencie. 62 miliony złotych to była najtańsza oferta z, w przetargu, który, który zrealizowaliśmy, na razie zabezpieczyliśmy wyłącznie własne środki na realizację tego drugiego odcinka. Natomiast czekają nasze dwa wnioski o fundusze europejskie. Złożyliśmy tutaj do Mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych dwa wnioski. Jeden na drogę, a drugi na ścieżki rowerowe i myślę, że do dwóch trzech tygodni będzie pierwsze rozstrzygnięcie. Tam wnioskujemy o 25 milionów złotych w pierwszym tym wniosku na budowę tej drogi. Czy jest jeszcze taki dylemat, że jak się buduje obwodnicę, to a ci, którzy omijają centrum miasta, to jednocześnie nie korzystają ze sklepów, kawiarni, barów, placówek handlowych? Czy, czy to już przeszłość? Akurat tu mamy taką sytuację, w której ta droga nie jest jakoś mocno oddalona od centrum miasta i wydaje się, że przekierowanie ruchu samochodów ciężarowych no, będzie ewidentnie korzystne dla mieszkańców centrum, ale też budowa tej drogi. Otworzy tereny nowe na inwestycje prywatne, budowlane. Mogą tam powstawać obiekty handlowo-usługowe, mogą powstawać też budynki wielorodzinne. Co istotne, za całą inwestycję jest odpowiedzialne miasto Ciechanów, ale w dużej mierze ta inwestycja przebiega po drogach sąsiednich, po nieruchomościach bardziej sąsiednich gmin, bo będzie ona budowana de facto w dużej mierze w polu, czyli tam, gdzie jeszcze infrastruktura drogowa nie, dotychczas nie istniała. No to porozmawiamy o jeszcze jednym przedsięwzięciu. Co to są Ciechanowskie Kanały? Ciechanowskie Kanały to jest taki zielony. Zielono, zielony obszar z wodą w bliskości centrum miasta zaniedbane miejsce powiedzmy sobie to uczciwie ale już wkrótce się to zmieni dzięki pozyskaniu funduszy europejskich dzięki temu że będziemy rozpoczynać tam inwestycje w odnowienie tego terenu to ma być miejski park botaniczny tak czyli nasadzenia roślinności drzewy krzewa rodzima krajowa roślinność do tego alejki pieszo rowerowe dla mieszkańców, dla odwiedzających ten teren z naturalnej nawierzchni, czyli przepuszczające wodę do gruntu. Nie betonujemy tam absolutnie nic. Do tego nowa kładka, taki most i monitoring, oczywiście oświetlenie całego terenu. To jest pierwszy etap tej inwestycji. Też musimy etapować, panie doktorze, no, ze względu na. No, widzę, koszty. Widzę. Całkowita wartość ponad 5 milionów złotych, a na razie ta podpisana umowa to półtora. No tak, i będziemy nawet. Na no tu szukać jeszcze możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych. Dzisiaj samorządowcy wcielają się w rolę właśnie takich osób, które muszą szukać różnych programów i możliwości składania wniosków i kompletowania całych funduszy na to, żeby jakieś inwestycje skutecznie przeprowadzić, bo no pieniędzy... Za wiele nie ma, w szczególności po reformach podatkowych w ostatnich latach, które bardzo mocno dotknęły samorządy. O, właśnie, za chwilę do tego też przejdziemy. Przypomnę Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, barwy polskiego stronnictwa ludowego, jednocześnie reprezentuje. Ale ja jeszcze do tego Miejskiego Parku Botanicznego nawiążę. Jak on będzie wyglądał? W jaki sposób on będzie udostępniony? No bo też ta nazwa botaniczna sugeruje takie ambicje. Jak nie wiem, ogrody botaniczne w Warszawie mamy dwa, prawda? Dwa różne podmioty je prowadzą. To są też placówki naukowe. Jak będzie to w przypadku Ciechanowa? Przestrzeń będzie otwarta, to znaczy każdy będzie mógł tam wejść. Nie robimy inwestycji, która miałaby charakter biletowany. Czy też inwestycji, która miałaby taki charakter zamknięty. Więc tak jak obecnie mamy przestrzeń kanałów otwartą i każdy może sobie tam pospacerować, co prawda w niezaciekawych okolicznościach, tak teraz odnowienie, zagospodarowanie istniejącej roślinności, stworzenie nowej, no będzie na pewno uatrakcyjniało ten teren, stwarzało jakby lepsze takie warunki otoczenia całego terenu, no i podejrzewam, że będzie przyciągało po prostu yy, mieszkańców, żeby chętnie tam pospacerować w weekendy czy po godzinach pracy. No dobrze, to teraz właśnie nawiążmy do tych pieniędzy, które trafiają do kasy jednostek samorządu terytorialnego. Przedwczoraj została, została przyjęta nowa ustawa. Właściwie to jest tak, że projekt tej ustawy został przyjęty, bo podejrzewam, że tam jeszcze się pewne rzeczy mogą zmieniać, no ale tak. Mamy, no i tutaj zacytuję, przyjęte rozwiązania przywrócą systemowi dochodów samorządów przejrzystość, zapewnią ich apolityczny charakter. To po pierwsze, dochody lokalnych społeczności oparte będą na obiektywnych parametrach, mierzalnych za pomocą danych statystycznych. W przyszłym roku dochody jednostek samorządu terytorialnego wzrosną o prawie 25 miliardów w stosunku do tego, co teraz obowiązuje. Każdy samorząd będzie miał zagwarantowane wyższe dochody niż obecnie. W perspektywie najbliższej dekady dochody jednostek samorządu terytorialnego wzrosną o ponad 345 miliardów złotych. To było gdzieś w założeniach. Czy chociażby to uniezależnienie się od decyzji w kwestii progów podatkowych. Czy to ta ustawa gwarantuje w 100% według pana? Od tego zacznijmy. To jest dobra ustawa. Na którą samorządy czekały, ale ona nie ma charakteru idealnego i doskonałego. Ma pewne mm, elementy, które budzą zastrzeżenia i wątpliwości y, samorządów. I tu przede wszystkim mowa o systemie oświaty i o jej finansowaniu. Bo dotychczas no, samorządowcy bardzo mocno podkreślali, że nawet na pensje nauczycieli nam nie starcza, jeśli chodzi o subwencję oświatową. Teraz ta subwencja będzie w ogóle zlikwidowana. Nie będzie czegoś takiego jak subwencja oświatowa. Tymi dochodami wyższymi będziemy musieli sobie sami finansować edukację lokalnie. Więc tu jest taka obawa, że na przykład rząd postanowi, bo to rząd decyduje o pensjach nauczycieli, postanowi je mocno podnieść po raz jakby kolejny. I wówczas to samorządy z tej puli większej, której dostają, będą musiały te pieniądze przeznaczyć na te wynagrodzenia dla nauczycieli. Dotychczas było tak, że subwencja po prostu rosła wraz z podwyżką wysokości wynagrodzeń nauczycieli. Więc tu jest pewna obawa, ale jesteśmy umówieni z ministrem finansów na to, że także o systemie edukacji, o jego sposobie finansowania w kolejnym kroku będziemy rozmawiać. Faktem jest jednak to, co pan redaktor po, podkreślił: że każdy samorząd w Polsce. Każda jednostka samorządu terytorialnego, a jest ich blisko 3000 w skali kraju, gmin, miast, miast na prawach powiatu, powiatów, województw, każda z tych jednostek będzie miała większe dochody w przyszłym, w 2025 roku. To nam na pewno pozwoli trochę złapać takiej stabilizacji, mieć na wkłady własne do inwestycji ze środków unijnych, bo teraz czeka nas takie bardzo duże rozdanie, 25-26 rok to będzie, podejrzewam, największa skala wydatków, środków z obecnej perspektywy unijnej, więc to jest dobry moment na reformę finansowania samorządów, ale na pewno liczymy na to, żeby zrobić jeszcze drugi, trzeci krok. Drugi krok to jest, to są sprawy związane z oświatą, trzeci krok to są sprawy związane z zadaniami Zleconymi przez rząd dla samorządów, które w odpowiedniej wysokości cały czas nie są finansowane. No to dobrze, to przy tej oświacie pozostańmy przez chwilę. To zawsze są największe wydatki w każdym samorządzie. To, prawda. to ile pan dopłacał, że tak powiem, do tego, co trafiało do Ciechanowa w postaci subwencji oświatowej. Teraz, ile pan dopłacał, a ile pan będzie dopłacał po wejściu w życie tej ustawy? Um. Prawie drugie tyle było dopłacane dotychczas z budżetu samorządu do edukacji i pewnie tak jest w przypadku większości samorządów w Polsce. I właśnie paradoks tej nowej reformy polega na tym, że już nie będziemy mogli tak mówić, ile dopłacamy, bo nie będzie tej subwencji oświatowej. A będą po prostu wyższe dochody z PIT-u i z CIT-ów w samorządzie. Więc trudno nawet księgowo będzie to szacować, ile my wtedy dopłacamy do edukacji. Być może taki był zamysł ministra finansów, żebyśmy jako samorządowcy przestali narzekać w końcu na niedofinansowaną oświatę. Ale mówiąc całkowicie serio, jak się popatrzy na ostatnie lata, to w szczególności wtedy, kiedy rozpoczęła się, rozpoczął się proces likwidacji gimnazjów, to skokowo zaczęły rosnąć wydatki samorządów na edukację, a oczywiście wydatki państwa też ro, rosły, ale w proporcjach większa, większy nacisk był na tą stronę samorządową, że to strona samorządowa więcej do edukacji musiała proporcjonalnie dokładać. To teraz cofnijmy się wstecz jeszcze. Rozmawialiśmy o tym, ale powtórzmy, bo to według mnie też jakiś wątek. Wtedy, kiedy wprowadzano reformę samorządową i administracyjną jednocześnie, to no, mieliśmy 49 tak, województw, prawda, zostaliśmy z 17, te miasta z 16? Z 16 i, I... Ciechanów były jednym z tych miast No Właśnie. Tak. No właśnie. No i teraz moje pytanie. Jakim powiatem, na jakich prawach jest w tej chwili Ciechanów? No, nie jest miastem na prawach powiatu. No właśnie. Z, dobrowolnie wtedy, przy okazji reformy administracyjnej, trzy miasta w Polsce zrezygnowały z tego statusu miasta na prawach powiatu. To było właśnie Ciechanów, to był Sierac i to była Piła. Z perspektywy dzisiaj sądzę, że był to błąd, że taka decyzja zapadła. Ta decyzja była podejmowana przez ówczesną Radę Miasta w postaci uchwały. Dzisiaj ciężko jest jakby wrócić do tego statusu, zmienić tę decyzję, bo potrzebna byłaby ustawa, a więc decyzja Parlamentu, żeby nadać ponownie miastu status miasta na prawach powiatu, a to pewnie ułatwiłoby funkcjonowanie w wielu obszarach, to znaczy na przykład szkoły ponadpodstawowe organem prowadzących dla nich byłby prezydent, teraz jest starosta. Drogi, które są obecnie powiatowe, czyli nie zarządzane przez miasto w granicach administracyjnych miasta, byłyby wtedy zarządzane przez miasto. No takich przykładów jest więcej, ale też dochody samego miasta byłyby po prostu większe, więc można byłoby sobie pozwolić na jeszcze więcej, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne i spełnianie oczekiwań mieszkańców. No bo teraz o tym pan mówił ostatnio na naszej antenie. Tak. To jest pewien problem, bo pan sobie wyliczył, że. No, ile? 4, 7 milionów? Mniej więcej tyle więcej będzie. Może nawet. Sądzę, w sądzę, sądzę, że nawet te dochody byłyby większe, jeśli miasto miałoby status, na, status miasta na prawach powiatu. Tym bardziej po tej nowej reformie, która no, daje pewne benefity, jeśli jest się samorządem, miastem na prawach powiatu, to te dochody budżetowe są po prostu po prostu wtedy e, większe. Mm. I trwają rozmowy, ja też w nich uczestniczę. I po to pan dzisiaj przyjechał do Warszawy. Nie, nie, akurat nie, może nie, nie jest to konkretny ten dzisiaj cel. Wcześniej było takie spotkanie w Warszawie w parlamencie też z udziałem prezydentów Piły i się Radza i rozmawiamy o tym z administracją rządową, żeby przynajmniej tym trzem miastom nadać ten status miasta na prawach powiatu. No zobaczymy. Sądzę, że jeśli nawet takie decyzje będą, to one będą pewnie od kolejnej kadencji samorządu, tak żeby nie generować takich problemów, jak na przykład wybory w trakcie tej obecnej kadencji. To jest problem do rozwiązania, potrzeba dobrych chęci ze strony administracji państwowej. No dobrze, ale mnie ciągle interesują pieniądze. No pewnie pana też, tak naprawdę. To ile więcej teraz pan będzie miał w kasie miasta po zmianie ustawy o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, a o ile miałby pan więcej, gdyby status powiatu był przy Ciechanowie. Teraz po tej reformie w kasie miasta będzie 11 milionów złotych więcej w stosunku do tego, gdyby tej reformy nie było. Więc 11 milionów to jest naprawdę sporo, a rok do roku to będzie 26 milionów złotych więcej, bo wiadomo, że rosną też po prostu inne elementy podatkowe. Gdyby miasto Ciechanów było miastem na prawach powiatu, to sądzę, że tutaj ten efekt skali dałby być może nawet 30 milionów złotych do budżetu więcej, więc to są naprawdę bardzo poważne pieniądze. Jest się o co bić. Jak najbardziej, dlatego bijemy się o to. No tak, ale to tylko trzy miasta. No tak można powiedzieć, że to jest jakby w interesie tylko tych trzech miast, ale jeśli administracja jakby rządowa dostrzega ten problem i chce nam pomóc, no to widać, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji tego pomysłu. No dobrze, ale teraz zapytam o takie wsparcie na polinii politycznej. No pewnie korzystając z sił koalicjanta, całego PSL-u, to takie rozwiązanie byłoby... Łatwiejsze stara się pan i tymi kanałami wspierać Ja ten myślę, pomysł. że o, o polityczne poparcie to się jakby nie martwię w, w tym aspekcie, tym bardziej, że pamiętam, 2000. 15 rok to był koniec kadencji ówczesnego parlamentu i wówczas w senacie pojawiła się taka koncepcja i ustawa, która nadawała właśnie tym trzem miastom status miasta na prawach powiatu, ale kadencja się skończyła, jest zasada dyskontynuacji prac parlamentu, więc do tej ustawy potem, kiedy rząd PiS jakby przejął władzę pod koniec 2015 roku, już do tej ustawy nie wrócono. Więc teraz po Ośmiu latach ostatnich rządów, znów temat jest odgrzewany i mam nadzieję, że znajdzie polityczne poparcie, tym razem u wszystkich stron sceny politycznej. To jest temat numer jeden, jeśli chodzi o Ciechanów, czy jest jakiś inny? Temat numer jeden to w tym momencie jest, są fundusze unijne. To, żeby je skutecznie pozyskać i zrealizować, inwestycje strategiczne dla miasta. Chociażby ta obwodnica wschodnia, jej przedłużenie. no Wiemy, że inwestycja już się rozpoczęła, ale musimy jeszcze znaleźć dla niej finansowanie unijne. Ale takich projektów inwestycyjnych, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, miejsca zielone w mieście, mamy jeszcze całe mnóstwo, odnawianie zabytkowych budynków, mamy całe osiedle poniemieckie, które wymaga Remontów, termomodernizacji tych budynków mieszkalnych. I na to już poskładaliśmy wnioski, czekamy na rozstrzygnięcia, i potem te pieniądze unijne będzie trzeba skutecznie przerobić. Więc to nazwałbym takim priorytetem inwestycyjnym, jeśli chodzi o miasto, to jest, jeśli chodzi o status miasta na prawach powiatu, to oczywiście to jest ważne, ale trzeba mieć świadomość tego, że to nie nastąpi z dnia na dzień. A jeśli uda się to jakby wypracować i tego rodzaju zmiany prawne nastąpią, to i tak one będą miały miejsce od kolejnej kadencji samorządu. Czyli pewnie od 2029 roku. Proszę Państwa, polityka w południe, to co w samorządzie, to też polityka, zapewniam. No i dzisiaj naszym gościem był Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie, panie redaktorze, dziękuję Państwu za uwagę. 12.30 Robert Uchnia, kłaniam się Państwu do usłyszenia.